Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z racji żywnościowych. A w dzisiejszym odcinku to, czyli ukraińska racja żywnościowa, którą dostałem od widzów już ponad rok temu. Trochę czekała, ale wreszcie się doczekała, tak więc mam nadzieję, że odcinek dzisiaj będzie ciekawy. Racja jest zdatna do spożycia i w teorii można ją zjeść do 10.11.2018. Racja, myślę, dosyć interesująca, tak więc mam nadzieję, że właśnie ten odcinek wam się spodoba. Przy okazji, jak sami widzicie, nie ma reklam, a to dzięki temu, że pod sam koniec odcinka znajdzie się ogłoszenie płatne. Tak więc pytanie również mam do was, czy chcielibyście, żebym robił takie ogłoszenie płatne, jeśli to jest możliwe, czy może jednak wracamy do zwykłych reklam na YouTubie co kilka minut? Piszcie śmiało w komentarzach, a ja zapraszam was do oglądania. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest HiNative, czyli aplikacja do tłumaczeń i do nauki języków. Prawie 4200 kilokalorii. Racja duża, potężna, ciężka i z rączką. Co jak co, ale rączki w przypadku racji jeszcze nie widziałem. Nie przedłużając, zapraszam was do oglądania i tradycyjnie przypominam, żebyście subskrybowali kanał, żebyście byli na bieżąco i zachęcam również, zapraszam do G2A, gdzie z kodem Stilgar macie 3% cashbacku, tanie gry tylko tam, link w opisie. Racja wyjątkowo duża, więc trochę musiałem zmienić kadr. Gdybym czegokolwiek tutaj nie rozumiał, no to tradycyjnie będziemy sobie tłumaczyć, a my przejdźmy już właśnie do samej racji. W środku znajdziemy 4198 kilokalorii, w tym 193 gramy tłuszczu, 162 gramy białka i aż 341 gramów węglowodanów. Przechowywać od 0 do 20 stopni i wygląda to naprawdę podstawowo. Zwykłe foliowe opakowanie o naprawdę słabej jakości, chociaż niby wytrzymałe, ale wygląda jak wygląda. Tutaj jest napisane za Ukrainę, a tu jest po prostu zwykła dobowa sucha racja. Jednak jest z przodu jedna rzecz, która mnie naprawdę zaskoczyła. Mianowicie, na racji żywnościowej jest napisane, że jest to racja bez GMO. I co jak co, ale na racji żywnościowej nie spodziewałbym się takich napisów. Miłe zaskoczenie. Jeśli chodzi o tył, to mamy wszystko rozpisane. Tutaj następnie mamy zwykłą papierową nalepkę, na której jest napisana data prawdopodobnie produkcji, jak i data właśnie spożycia. Bardzo fajnie, że tutaj wszystko jest rozpisane, można sobie to od razu przetłumaczyć, ogarnąć, zapytać innych ludzi i będziemy wiedzieć, co jest w środku. No ale my po prostu przejdźmy do środka. Po otworzeniu głównego opakowania w środku znajdziemy następne zielone opakowania foliowe. I z tego co rozumiem, cała racja jest podzielona tak jakby na trzy dania, czyli na śniadanie, obiad, kolację. Tutaj mamy aktualnie pierwszą rzecz, czyli śniadanie. Za chwilę sobie to wszystko po kolei otworzymy. Obiad i kolacja. I to jest tak naprawdę wszystko. Dosyć interesująca sprawa. To jest takie główne, możemy tam znaleźć wszystko, a następnie trzy posiłki mamy podzielone w następne trzy osobne opakowania, więc otwieramy dalej. Jeśli chodzi o śniadanie, to mamy następujące. Pierwsza rzecz, jakaś ogromna naprawdę konserwa. Zgodnie z moim translatorem jest tutaj ryżowa owsianka z wołowiną, czyli prawdopodobnie po prostu jakaś kasza z wołowiną na śniadanie, niech będzie. Druga konserwa, pasztet, chusteczki, kawa instant, cukier. To ciekawe, jest zarówno napisana data produkcji 2016, jak i data pakowania tego cukru. Cztery opakowania razem. Herbatniki. Zobaczymy, czy tak jak polskie panzerwafle. Łyżka, która trochę mi się niszczyła. I coś takiego. I szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest, bo tu jest jakiś adres, tu jest jakiś telefon i nic nie mogę tutaj przetłumaczyć. Prawdopodobnie herbata, tylko że co ciekawe, sama reklama tutaj jest. Zarówno z przodu jest adres i ulica, a z tyłu są jakieś numery telefonów. arena.od.ua. Ale to jest raczej herbata w formie reklamy w racji żywnościowej. Czemu? Nie wiem. Przejdźmy do obiadu. Po obiedzie od razu widać, że ponownie mamy tutaj zwykłe, typowe jedzenie konserwowe. Ponownie łyżka, która ponownie się zepsuła. Ja mam chyba jakiegoś pecha, no chyba, że to takie ma być, nie wiem. Ponownie sztuk dwa, znaczy dwa opakowania razem z sztuk 8 herbatników, aka bardzo grubych herbatników. Mam nadzieję, że to będą prawie że jak polskie panzerwafle. Następna herbata reklamowa. Konserwa wołowina turystyczna. Ponownie ogromna ilość cukru, na razie nie mam pojęcia tak naprawdę po co. Herbata, tym razem normalne opakowanie. I to tyle. Jestem bardzo ciekawy, co to jest, że aż to po prostu teraz otworzę. O, ku mojemu zaskoczeniu to są jednak chusteczki nawilżane. Niech będzie i tak. I czas na kolację. Wyjątkowo tego dużo się wydaje, ale tylko i wyłącznie się wydaje. Ponownie łyżka, która ponownie nie wytrzymała. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego oni takie łyżki dają. Ponownie dwa opakowania herbatników aka panzerwafli, tym razem trochę bardziej skruszonych. Na kolacji mamy kaszę perłową z wołowiną, brzmi dumnie. Cukier, ponownie cztery opakowania, nie mam bladego pojęcia, po co w tej racji jest tyle cukru. Jeszcze więcej słodkich rzeczy i bardzo pozytywne zaskoczenie, mianowicie miód. W teorii naturalny, bardzo, ale to bardzo miłe zaskoczenie. Chusteczka nawilżana, herbata.
To jest wszystko. Tak właśnie wygląda cała racja. Co miałbym nie mówić, sami widzicie, racja wyjątkowo biedna. Astronomiczna ilość cukru, naprawdę nie mam żadnego pojęcia, po co aż tyle cukru do dwóch herbat i jednej kawy. Chyba że ten cukier po prostu mamy jeść tak po prostu, albo do konserw, nie wiem. Same herbatniki, same konserwy, nic szczególnego. Racja bardzo, ale to bardzo biedna. Racja bardzo podobna tak naprawdę do racji rosyjskiej, gdzie mamy jedynie do wyboru konserwy i coś twardego do gryzienia. Nic więcej. Czas to przygotować i oczywiście spróbować. Jak sami widzicie, racja jest przygotowana, przynajmniej trochę, ale mam jeden ogromny, bardzo duży problem. Tych puszek nie da się za Chiny otworzyć. Tutaj już mi pękła to swoją drogą i wszystkie zachowały się tak samo. Udało się otworzyć na początku, ale to, co się dzieje teraz, jakie one są cholernie mocne, ja nie mam bladego pojęcia, z czego oni to zrobili, ale nigdy w życiu nie miałem problemu z otwarciem puszki. A najgorsze jest to, że nie mam otwieracza, więc... trzeba sobie jakoś radzić. Nożem też próbowałem, jakby ktokolwiek pytał. I damy radę! Nie chcę się też pociąć, ale... ja nie wiem... no, jakby ktokolwiek mi nie wierzył, to... to ten tego. Tak wygląda ukraińska racja żywnościowa. Trzeba sobie jakoś radzić, no bo przecież nie pokażę wam zamkniętych puszek, ale to jest niedorzeczne. Te puszki są pancerne, dosłownie. Tak właśnie wygląda ukraińska racja żywnościowa. Cała racja jest gotowa i czas ją przetestować. Zaczniemy sobie od dań ciepłych, czyli te, które są, które były przynajmniej robione na ciepło. I zaczniemy od wołowiny, po prostu wołowiny, czyli konserwy wołowej, turystycznej, z niczym, z innym, tylko z samym tłuszczem. Jeśli chodzi o samo mięso, ja nie mam nic do konserw. Znacie mnie, że ja zjem wszystko, ale... kiedy ja widzę wołowinę, która się zachowuje jak galaretka, to jest mi niedobrze. Wołowinę, mięso, nie tłuszcz, mięso. Pachnie jak wołowina. Ale to jest galaretowate, Jezu. Nie będę mówił, ale nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem. Ja tu widzę galaretę w środku. Jeśli chodzi o krakersy, to są wyjątkowo dobre. Są strasznie grube, ale nie są takie panzerwaflowe. Są przyjemne, chrupiące. Naprawdę, naprawdę bardzo przyjemne i dobrze zrobione krakersy. Przepijmy może to wszystko herbatą. Herbata czarna, zwykła, typowa. Dodałem tutaj cukru, pomimo tego i tak zostało mi jeszcze jakieś 10 saszetek. Nie mam bladego pojęcia, do czego to jeszcze może być. Herbatę, zarówno również i kawę, posłodziłem. Spróbujmy. Typowa, zwykła, czarna herbata, taka pokroju sagi. Ni mniej, ni więcej, nic szczególnego. Przejdźmy teraz do drugiej konserwy. Miejmy nadzieję do lepszej konserwy. Mamy trzy konserwy. Jedna to jest zwykła wołowa turystyczna, samo mięso z tłuszczem, który się tutaj astronomicznie wytopił i to po prostu pozostawiam raczej bez komentarza, bo nigdy w życiu nie widziałem wołowiny, która się zachowywała, która miała formę galaretki. Nigdy w życiu. Następne mamy dwie inne konserwy. Jedna jest z ryżem, druga jest z kaszą. Kasza jęczmienna, przyjemne, widoczne to wszystko jest. Znaczy przynajmniej kaszę widać, więc to jest jak najbardziej na plus. Nie ma tak dużej ilości tłuszczu jak poprzednio. Widelec. Pachnie kaszą. To już jest o wiele lepsze. To coś, ja nie wiem co to jest. Być może to jest zepsute, nie wiem. Ale to już jest o wiele lepsze. Jest kasza, jestem zadowolony, jest fajny smak kaszy, do tego wszystkiego mięso, które wreszcie ma normalną konsystencję, zwykła mielonka z wołowiny. No i do tego wszystkiego krakersik, żeby to wszystko na koniec przegryźć i ten krakersik po prostu robi tutaj robotę. Konserwa zdecydowanie lepsza od poprzedniej, ale nadal nie jest to cokolwiek szczególnego. Całość jest po prostu mdła, brakuje tutaj jakiejkolwiek przyprawy, dosłownie czegokolwiek. I panie Ukraina, gdybyście mogli usunąć ten cukier, 50 waszych saszetek i dać tutaj jakikolwiek pieprz albo sól, to myślę, że nie tylko ja, ale dosłownie każdy byłby o wiele bardziej zadowolony, ponieważ to jest po prostu strasznie mdłe. Jest zjadliwe, jak najbardziej. Gdybym był na polu walki albo gdybym był bardzo głodny, to bym to zjadał z uśmieszkiem, ale po prostu ja to porównuję do wszystkich innych racji, które już miałem kiedyś okazję jeść i to po prostu jest bardzo, ale to bardzo mdłe. Brakuje tutaj jakiejkolwiek przyprawy. Czas na konserwę numer 3, czy też konserwę, którą w teorii powinniśmy zjeść pierwszą, czyli konserwę śniadaniową. Jest również jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo niemiło zaskoczyła. Mianowicie, chciałbym się zapytać was, być może ktoś z was wie, albo ktoś z was mieszka na Ukrainie, czy na Ukrainie nie ma jakiejkolwiek ustawy, nie wiem, jakiegoś prawa, które mówi, że wszyscy producenci muszą podawać, ile jest procent czego w konserwie, w konserwie, w czymkolwiek. Na przykład u nas, kiedy byśmy kupili jakąkolwiek konserwę w sklepie, jest napisane wprost: mięso wołowe 80%, tłuszcz jakiś tam 10%, kasza 10%. Tutaj nie ma napisane nic, jest po prostu napisane
skład i potem mamy wymienione, nie wiem, kasza, ryż, coś tam, wołowina. Nie ma ani słowa napisane o procentach. Dla mnie to jest absurd, dla mnie to jest naprawdę dziwna rzecz i jestem po prostu zdziwiony, że nie ma czegoś takiego tutaj nawet opisanego. I ja bym rozumiał, gdyby to była jako to, jaka tako, wiecie, robiona konserwa stricte dla wojska, ale obstawiam, że to jest po prostu firma, która robi również rzeczy stricte cywilne, bądź też takie konserwy pewnie w zwykłym ukraińskim sklepie AK Biedronka dałoby się kupić. A tutaj nie ma nic napisane o jakiejkolwiek zawartości czegokolwiek. Nic, po prostu jest napisany skład i się cieszcie. Ciekawa sprawa. Próbujemy. Konserwa śniadaniowa, bardzo twarda, najtwardsza z tych wszystkich, dosłownie. Wygląda też również najgorzej. Gdybym miał wybierać konserwę pod względem, jeśli jemy też również oczyma, to zdecydowanie wybrałbym to. Jest strasznie twarda. Jak ją kopię... Jeśli mam być szczery, to się prawie niczym nie różni. Ponownie wołowina, mdły smak, strasznie niedobre, o wiele twardsze. Przynajmniej nie trzeba tego jakkolwiek rzucić, tylko wystarczy to po prostu. Nie mogę się nawet do środka dobrać. Bardzo, ale to bardzo podobne to danie jest. Ponownie to samo. Wołowina, danie bez smaku, bezwłóciowe, mdłe. Jakakolwiek przyprawa by to dosłownie radowała. Sól i pieprz potrafiłyby te dwie konserwy zamienić w coś bardzo dobrego i bardzo zjadliwego. Znaczy, przesadzam. Jak na to, czym aktualnie są, to sól i pieprz naprawdę działałby cuda. Przepijmy to teraz czymś mocnym, żeby trochę pozbyć się tego smaku wołowiny. Takiego posmaku dosyć charakterystycznego. Kawa. Kawa instant. Dodałem jedną saszetkę, czyli połowę tego do środka. Typowa kawa instant. Nic dodać, nic ująć. Słodzona kawa. Nie jest taka gorzka, z tego względu, że tego cukru jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Odłóżmy na razie konserwy. Ja sobie może jeszcze tą przynajmniej dojem trochę. Ale to po tym wszystkim. Ponieważ musimy przejść do następnej konserwy. Tym razem mamy pasztet. Pasztet z wątróbki, czy też z wątroby. Jest to jedyna rzecz tak naprawdę na świecie, której nie lubię. To jest jedyna rzecz, której nie chciałbym jeść. No ale spróbujmy. Zjedzmy to od razu z krakersem. Może trochę wymieszam. Konsystencja bardzo przyjemna jak na pasztet. Przyjemna, tłuste to jest bardzo. Widać tutaj astronomiczną ilość tłuszczu, który się nawet wprost wylewa z tego wszystkiego na zewnątrz. No i sobie po prostu spróbujmy. O, wow. Dałem sobie tylko trochę tego. Ale ten smak wątróbki jest tak mocny tutaj. I ten pasztet jest tak tłusty zarazem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś jest osobą, która lubi po prostu pasztet z wątróbki, to coś takiego mogłoby mu jak najbardziej smakować. Spróbujmy raz jeszcze. Ale jest mocne. To również sobie odłóżmy na bok, bo to naprawdę daje tą wątróbką i tak jak mówię, definitywnie, ojejku. Definitywnie, jeśli komukolwiek wątróbka może smakować, komuś smakuje, to myślę, że to mu również może posmakować. To jest bardzo, ale to bardzo intensywny, wreszcie coś innego, wreszcie coś nie mdłego, więc myślę, że tak jak najbardziej może to komuś posmakować. Nie mogę tego otworzyć. Cała ta racja jest jakaś trudna do otworzenia, naprawdę. Mogę was zaskoczyć czy nie, ale pomimo tego, że ta racja jest całodobowa i w środku ma 4200 kcal, to jest ogromna ilość, To została nam ostatnia rzecz, czyli miód. I mam szczerą nadzieję, że będzie dobry. Naprawdę, mam szczerą nadzieję. Nie skrystalizował się i to pomimo tego, że u mnie czekał rok, a sama racja została stworzona w lutym 2017 roku. Tak więc tym bardziej, miód dalej w formie ciekłej po prawie, że półtora roku. Spróbujmy. Smacznego. Pewnością jest to miód, ale mimo wszystko w żadnym wypadku nie jest to jakikolwiek miód jakiejś wyższej klasy, albo nie jest to po prostu jakikolwiek zwykły miód stricte naturalny. Ten miód jest taki słodki na taki sposób bardzo taniego miodu. Nie wiem, czy do końca mnie rozumiecie, ale tak przynajmniej mi się wydaje, moim kubkom smakowym, że ten miód jest tak jakby czymś słodzony. On nie jest taki słodki, taki... Miód ma taki charakterystycznie słodki smak, może tak. Tutaj tego smaku mi brakuje. Ten miód jest po prostu słodki. Tak cukrowo słodki. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, o co mi chodzi. To nie zmienia faktu, że jest to zdecydowanie najlepsza rzecz w dzisiejszej racji. Cała racja jest już za nami i naprawdę myślę, że zbyt dużo dodawać nie trzeba. Jeśli macie jakiekolwiek swoje tutaj opinie o tej racji, którą właśnie zauważyliście i po tym, co ja o niej powiedziałem, to czekam na wasze komentarze właśnie w opisie. Znaczy, w komentarzach. I czas teraz właśnie na ogłoszenie płatne. HiNative jest to aplikacja, która służy do tłumaczenia w ponad 110 językach. Jest ona dostępna zarówno na iOS-a, jak i Androida, a jak ktoś z was chce, to nie ma problemu, ponieważ możecie z tego korzystać również w przeglądarce internetowej.
Na aplikację wchodzimy przez konto albo Facebooka, albo Twittera, albo po prostu tworzymy zwykłe konto na samej aplikacji, a same zadawanie pytań jest wyjątkowo łatwe i szybkie dzięki już takim gotowym schematom, które po prostu możemy sobie wybrać i zadać pytania po kroju. Jak to powiedzieć, czy to brzmi naturalnie, co to znaczy, jak to poprawnie wypowiedzieć, czy też można nawet zapytać o dany kraj, region, kulturę i inne fajne rzeczy i ciekawostki o danym właśnie kraju. Sam w ogóle do tego odcinka zacząłem tego używać, żeby właśnie sprawdzić ukraińską rację żywnościową i dowiedziałem się naprawdę sporo, a pozytywnym zaskoczeniem było dla mnie to, jak dużo osób z całego świata nawet pyta o język polski, tak więc jako, że my jesteśmy native speakerami polskiego, to możemy nawet pomagać innym. Jak sama nazwa wskazuje, odpowiedzi udzielają native speakerzy, tak więc możemy przykładowo zadać jakieś pytanie albo coś powiedzieć i zapytać się innych, czy na przykład powiedzieliśmy to dobrze. Oni nam albo pomogą, albo powiedzą, że zrobiliśmy to idealnie, albo nawet dodadzą jeszcze jakieś inne rzeczy i ciekawostki do tego właśnie zagadnienia. Podoba mi się taka forma wzajemnej, można powiedzieć, pomocy, ale oczywiście nie jest to aplikacja do tego, żeby przetłumaczyć pierwsze lepsze słowo. Na przykład nikt tutaj do tej aplikacji nie wejdzie i się nie zapyta: hej, jak powiedzieć słowo cześć po chińsku? No bo to wszędzie indziej można zrobić dosłownie w 2 sekundy i ta aplikacja, przynajmniej moim skromnym zdaniem, idealnie nadaje się do tego, żeby przetłumaczyć i żeby dowiedzieć się dogłębnie i dosadnie jakichś większych fraz. Każdy dostaje punkty i jest przydzielany do rankingu. Jeśli widzimy, że ktoś, kto nam odpowiedział, jest w top 1%, na przykład biegły język ukraiński, rosyjski, no to powiedzmy sobie szczerze, że raczej można mu zaufać. Sama aplikacja jest darmowa, tak więc każdy z Was może z niej korzystać. Daję Wam link oczywiście do opisu, żebyście przetestowali, ale jest również opcja premium. Możemy ją wykupić, dzięki temu dostajemy parę dodatkowych funkcji, ale jeśli ktoś nie jest pewny, to opcję premium możecie przez 7 dni sobie wypróbować za darmo i zobaczyć, jak to wszystko działa i czy to jest warte pieniędzy, czy jednak całkowicie wystarczy Wam zwykła, podstawowa wersja. W opisie zostawiam Wam link do tej aplikacji zarówno na iOS-a, jak i Androida, tak więc zachęcam do spróbowania i przetestowania. I jak już przetestujecie, to napiszcie śmiało w komentarzach, co o tej aplikacji sądzicie. A my wracamy do odcinka. Dziękuję za wysłuchanie, ogłoszenie płatnego. Tak więc czas na krótkie podsumowanie. Nie będę obijał w bawełnę, dla mnie ta racja żywnościowa jest po prostu żartem. Pomimo tego, że mamy tutaj 4200 kcal, to większość tych kalorii bierze się albo z miodu, albo z cukru, bo obstawiam, że to też wliczają we wszystko. Konserwy, tak jak wspomniałem, całkowicie mdłe. Brakowało tutaj dosłownie czegokolwiek. Garstka pieprzu, garstka soli poprawiłoby to wprost astronomicznie. Wtedy to by było o wiele lepsze. A tak to ja się czuję, jakbym jadł jakąś jednolitą masę z posmakiem wołowiny i dodatkowo jeszcze z jakąś konsystencją dosłownie galarety i widzę jakieś cięgnące się, nie mam bladego pojęcia nawet co i szczerze mówiąc nie wiem, co to tam było. I niech tak zostanie. Pasztet może jak najbardziej smakować osobom, które lubią wątróbki. W przypadku napojów ponownie żart. Mamy ledwo 3 napoje na cały dzień. To jest o wiele za mało. Racji żywnościowych, w racjach żywnościowych napojów zawsze jest więcej niż jedzenia. W każdej chyba racji, a zjadłem już ich, nie wiem, ze 100, jak nie 150 odcinków, już jest chyba ponad 50 tak naprawdę samych odcinków. Praktycznie zawsze jest tak, że napojów jest bardzo dużo i ich naprawdę jeszcze potem zostaje. W tym przypadku mamy jedną herbatę, drugą herbatę, jedną kawę. No ja nie wiem, czy 3 kubkami herbaty i kawy się tak naprawdę napoicie. Brakuje tutaj jakiejkolwiek różnorodności, brakuje tutaj jakichkolwiek innych składników odżywczych. Tutaj są po prostu chamskie kilokalorie i nic więcej. I myślę, że Wy to sami po prostu widzicie. Mamy ogromną ilość krakersów, ogromną ilość cukru. Nie ma tutaj niczego ciekawego. A konserwy, tak jak już powiedziałem na samym początku. Najlepszy tutaj jest miód. I to pomimo tego, że on jest strasznie, ale to strasznie słodki, taki niemiodowy bym powiedział. Jest to po prostu taki cukier w syropie. O, to jest chyba naprawdę dobre określenie na ten miód. To jest cukier w syropie. Tak dosłownie. No i cóż, to jest racja 24-godzinna, którą ja zjadłem w jakieś 10 minut. Znaczy, zjadłem to za dużo powiedziane. A tak jak mówię, te 4200 kcal po prostu się bierze z cukru, z węglowodanów, w tych krakersach, z miodu. No i oczywiście jednak z tych konserw, no bo to każda konserwa ponad 300 gramów, mięso, tłuszcz. No i oczywiście jakieś kasze, to te kalorie się biorą, ale tak jak mówię, dla mnie ta racja to jest jedna z najgorszych racji, jakie w życiu jadłem i definitywnie jest to racja, której nie polecam, chyba żeby spróbować i być może komuś to wszystko posmakuje. Ale w porównaniu do jakichkolwiek innych racji, które już miałem, ta racja jest daleko w tyle. Ona jest na poziomie tak naprawdę racji kazachskiej. Racje rosyjskie już mają o wiele przyjemniejsze, lepsze konserwy. Nawet konserwa z głowizną była lepsza niż to, co jest tutaj. Tak po prostu. Jeśli macie jakiekolwiek swoje przemyślenia, no to czekam na Wasze komentarze. Ja tak jak mówię, jestem szczery i walę prosto z mostu. Spróbuję tego wszystkiego, ale sami widzicie, jak tutaj w tej racji to wyglądało i myślę, że naprawdę nic więcej już dodawać nie trzeba. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. Jeśli odcinek Wam się podobał, no to również zostawcie łapkę w górę, by być na bieżąco.
i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.